Dobry wieczór, witam was wszystkich serdecznie. Dzisiaj będę dzielił się słowem na temat tego, jak budować według Bożych zasad, i przejdziemy sobie od razu do drugiej księgi kronik. Tam jest opisana historia króla Asy, czternasty rozdział. Asa zaszczynił to, co dobre i słuszne w oczach Pana, jego Boga. Dwa. Usunął obce ołtarze i świątynki na wzgórzach, potrzaskał słupy i powycinał święte gaje. I nakazał judojczykom, aby szukali Pana Boga swoich ojców, wypełniali zakon i przekazania. Usunął ze wszystkich miast judzkich świątynki na wzgórzach i ołtarze do kadzenia. Pod jego władzą królestwo miało spokój. Następnie pobudował w Judzie twierdzę, gdyż w kraju panował spokój. Nikt z nim nie prowadził wojny w tych latach, gdyż Pan użyczył mu pokoju. Potem rzekł do Judejczyków: Rozbudujemy te miasta, otoczymy je murami i basztami, opatrzmy w bramy i zawory, dopóki ziemia jest jeszcze nasza. Ponieważ szukaliśmy pana, boga naszego, więc i on nas poszukał i zapewnił nam spokój ze wszystkich stron. Budowali więc i dobrze im się wiodło. Miał zaś z Judy wojska zbrojnego w tarcze i dzidy 300 tysięcy, z Beniamina zbrojnego w puklerze i łuki 280 tysięcy samych dzielnych wojowników. Przeciwko nim wyruszył Zerach Kuszyta z wojskiem liczącym milion żołnierzy i 300 wozów wojennych i dotarł aż do mareszy. Pomina następny werset. I zacznę od dziesiątego. Wtedy Asa tak wołał do Pana Boga swego. Panie, oprócz Ciebie nie ma takiego, kto by mógł pomóc w walce między silnym a bezsilnym. Pomóż nam, Panie, Boże nasz. Na Tobie się oparliśmy i w imieniu Twoim wyruszyliśmy przeciwko tej gromadzie. Panie, Tyś Bogiem naszym, niech Ci nie sprosta człowiek. I jedenaście. Pobił Pan wtedy kuszytów wobec Asy i wobec Judejczyków i kuszyci zaczęli uciekać. I dlaczego, dlaczego nazwałem ten wykład jakby biblijnymi, biblijną instrukcją budowania? Dlatego, że cała ta sekwencja tych wydarzeń jest według pewnego scenariusza. Ja wypisałem sobie kilka takich punktów, mam ich osiem, odnośnie tego, na którym, odnośnie każdego z etapów, o którym będziemy dzisiaj mówić. I pierwszym z tych etapów, jeżeli w ogóle myślimy w kategoriach o tym, żeby coś budować, czy nasze życie, czy biznes, czy relacje z kimś, czy rodzinę, czy, czy małżeństwo, cokolwiek, czy służbę, czy, czy służbę w kościele, również, tak. Jeżeli, jeżeli obejmujemy jakąś służbę jako lider, to zawsze będą obowiązywały pewne zasady biblijne, według których. Musimy budować, według których Bóg będzie, jakby pod kątem których Bóg będzie rozpatrywał to, co my robimy, tak? I pierwszą z tych zasad jest to, żeby czynić. To, co jest dobre w oczach Pana, czyli zawsze jeżeli budujemy, zabieramy się za to w sposób właściwy. Zawsze jeżeli budujemy, zaczynamy to robić według jakiegoś porządku, według jakiegoś planu. Nie robimy tego w sposób chaotyczny, nie robimy tego w niezgodzie, nie robimy tego, żeby komuś coś udowodnić. To nie jest dobre w oczach Pana. Jeżeli chcemy wiedzieć, co jest dobre w oczach Pana, musielibyśmy sobie prześledzić po prostu w Biblii różne, różne historie, różnych ludzi, którzy do czegoś dochodzili, prześledzić to, jakie popełniali błędy, prześledzić sobie to, z czym mieli do czynienia po drodze i prześledzić też to, jak Bóg patrzył na każdy etap ich życia, tak? bo nasze życie dzieli się na różne etapy i jednym z nich jest też etap budowania czegokolwiek. Następnie e, Biblia mówi o tym, ta, ta historia mówi o tym, że Asa usunął obce ołtarze i świątynki na wzgórzach, potrzaskał słupy, powycinał święte Gaja. W czwartym wersecie znowu jest napisane, że usunął ze wszystkich miast ludzkich świątynki na wzgórzach i ołtarze do kadzenia. Dlaczego zaczynamy budować od usuwania? Dlatego że teren pod budowę musi być odpowiednio przygotowany. Jeżeli będziemy budować dom, to musimy wyrównać ziemię, na której chcemy kopać fundamenty. Mimo że będziemy je kopać, mimo że znowu będziemy jakby dziurawić tą ziemię, ale teren musi być prosty. I biblijna zasada odnośnie usuwania różnych rzeczy z naszego życia, najczęściej w Starym Testamencie, tyczyła się właśnie tego typu sytuacji, gdzie Bóg kazał usuwać Izraelitom świątynki, ołtarze, gaje zielone. Dlaczego? Bo były to miejsca kultu przeznaczone dla innych bogów. Czyli oni w tych miejscach po prostu uprawiali, nazwijmy to, taki duchowy nierząd, tak? czy bałwochwalstwo, czy składali ofiary innym bogom, demonom, tak? ale składali, składali tam ofiary. To były miejsca poświęcone nie Bogu. To były miejsca, które, których Bóg nie akceptował. To były miejsca, te świątynie, te gaje, to były miejsca których Bóg nie nienawidził. Nie chciał ich. On nie kazał ich zamknąć, on nie kazał ich przykryć, wiecie, płachtą, tak? On nie kazał ich zakryć czymś, on, wiecie, wywiesić tabliczkę nieczynne. Bóg zawsze to, co jest nieczyste, będzie chciał usunąć z naszego życia, bo to jest poważna przeszkoda. W tym, żebyśmy mieli dobrą komunikację z Bogiem. Jeżeli nie będziemy mieli dobrej komunikacji z Bogiem, to następstwem tego jest, że będziemy odbierać złe sygnały, albo będziemy odbierać je niewyraźnie, albo będzie wydawało nam się, że to mówi Duch Święty, a nie będzie to Duch Święty. Będzie to brzmiało jak Duch Święty, ale to nie będzie Duch Święty. Stąd są właśnie takie różne w, w życiu sytuacje, że coś miało wyjść. No, bo odebraliśmy od Boga, ale nie wyszło. Ostatecznie nie wyszło. Dlaczego? Dlatego, że mogła być w naszym życiu jakaś taka świątynka, mogło być w naszym życiu, wiecie, wzgórze zawsze. Dlaczego Bóg chciał mieć świątynię na wzgórzu? Bo to było wysokie miejsce. Bóg nie zbudował sobie świątyni, wiecie, w jakiejś dolinie, w kanionie, gdzie, gdzie nikt nie zagląda. Chciał, żeby to było takie zaszczytne miejsce. Tak? Dlatego w naszym życiu też są pewne takie obszary, które Bóg chciałby, żebyśmy mu je poświęcili, które Bóg chciałby, żebyśmy jemu oddali, poddali w posłuszeństwo na przykład myśli, Bóg chciałby, żebyśmy zwracali uwagę na przykład na język, na to, co wychodzi z naszych ust, na to, jak mówimy. Można by powiedzieć, że to są takiego pewnego rodzaju wzgórza. Naszego życia, czyli te istotne, najbardziej widoczne rzeczy, da się zauważyć po sposobie, w jaki ktoś się wyraża o innych, na przykład ludziach, da się zauważyć, jaki ma stosunek, da się zauważyć, wyczuć, dowiedzieć się, co ta osoba ma w sercu, tak? Więc jest to miejsce widoczne, to jest takie wzgórze, to, co my mówimy, to jest miejsce widoczne, to, na co my zwracamy uwagę, to, na co nasze oczy zwracają uwagę, tak? W, chodzi o to, żebyśmy też dbali w tych obszarach o to, żeby te, te, te wzgórza były czyste, żeby tam nie było żadnych świątynek, żeby tam nie było miejsc, w którym się uprawia jakieś bałwochwalstwo. I, 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 I można tu dużo rzeczy zastosować. Można tu zastosować na przykład nałogi. Jeżeli lubimy coś robić i nie wyobrażamy sobie bez tego życia i i niech będzie to na przykład alkohol, to jest to miejsce, które musi zostać zdetronizowane w naszym życiu całkowicie. Po pierwsze, to jest nauk, po drugie, to jest grzech, po trzecie, nas to wiąże, a po czwarte, na pewno Bóg nie będzie tego tolerował i nie podejdzie do tego w sposób dyplomatyczny. Na zasadzie pięć dni w tygodniu możesz sobie pozwalać, ale szósty i siódmy dzień jest dla mnie, więc wtedy miej to na uwadze. Bóg nie toleruje. On nie ustępuje w tych rzeczach. Dlatego w Biblii jest wiele miejsc, kiedy Bóg wręcz nakazał, żeby te nieczyste, nieczyste obszary zostały usunięte, zostały zdezaktywowane, zniszczone, zburzone. I o ile tutaj w, w tej historii. Mowa jest o tym, że Asa pousuwał te ołtarze, czyli to, co było widoczne, to, co było widoczne na pierwszy rzut oka, tak? bo mówimy o ołtarzu, mówimy o słupie, jest on widoczny gołym okiem i możemy się tu odnieść do tego w następujący sposób. Żeby budować coś z Bogiem, Bóg potrzebuje od nas tego, żebyśmy usunęli. W pierwszej kolejności to, co jest widoczne na zewnątrz, tak? Co będzie widoczne na zewnątrz? Może być widoczne na zewnątrz, nie wiem, lenistwo. Na przykład, na przykład, niech będzie lenistwo, to też jest grzech. Dlaczego ono jest widoczne na zewnątrz? Dlatego, że człowiek leniwy będzie miał po prostu bałagan w życiu i nie będzie się przykładał do pewnych rzeczy w sposób taki, jak mógłby to zrobić. Tak? Więc trzeba, trzeba sobie usunąć to. I to jest rzecz, która jest widoczna gołym okiem. Czasami widzimy, czy jest życie i wiemy, że no, ta osoba lubi być leniwa. Tak? Więc fajnie by było, żeby usunęła sobie to lenistwo z życia i wtedy już pomijając to, że w ogóle jak jesteś leniwy, to raczej nic nie zbudujesz. To, to już się samo z siebie wyklucza, tak? ale Bóg będzie też chciał, żeby usunąć na przykład taką rzecz. Jeżeli jest grzech i możemy tu mówić o każdej kategorii grzechu, większość z tych grzechów jest widoczna. To może być obżarstwo, to mogą być nałogi, to może być jakaś nieczystość, na której skupiamy naszą uwagę, czy oglądamy niewłaściwe rzeczy, czy słuchamy niewłaściwych rzeczy, czyli wszystko to, co do nas w jakiś sposób trafia. To są rzeczy widoczne. A, yy, ale, jakby Bóg nie patrzy tylko na to, co jest na zewnątrz, bo On też zna nasze serce. I i pokażę Wam też, że trzeba usunąć rzeczy, które nie są widoczne, i o tym mówi druga księga kronik, 29 rozdział. I najpierw przeczytam piąty werset, albo nie, trzeci. Tam jest Król Hiskiarz. On objął panowanie i, i zaczął od czego? On to w pierwszym roku swojego panowania, w pierwszym miesiącu, kazał otworzyć bramy świątyni pańskiej i naprawić je. Czyli Hiskerż w ogóle pierwsze co zaczął, pierwszy dzień panowania, pierwszy miesiąc, pierwsze co, kazał otworzyć bramy do, do świątyni, naprawić je. Bramy też symbolizują to, co do naszego życia wchodzi. To, co wychodzi, to, co wchodzi, tak, to jest takie miejsce, gdzie my pozwalamy, żeby przepływały pewne rzeczy przez nas. Więc zaczął od tego. Czyli, jeżeli mówimy o oczyszczaniu naszego życia, to zaczynamy od weryfikacji tego, co wchodzi do naszego życia i tego, co z nas wychodzi, tak? czyli my karmimy się na przykład złymi rzeczami. Ale też możemy mówić złe rzeczy, i to jest to, co wychodzi. Więc musimy naprawić sobie tą bramę, żeby ona funkcjonowała w prawidłowy sposób. A prawidłowy sposób to jest taki, że nieczyste rzeczy nie wchodzą, a jeżeli nieczyste rzeczy nie, nie, nie wejdą, to na pewno już nie wyjdą. Pod warunkiem, że wcześniej ich tam nie było i o tym będzie zaraz mowa. Następnie, cztery. Następnie sprowadził kapłanów i Lewitów, a zebrawszy ich na wschodnim dziedzińcu rzekł do nich. Słuchajcie mnie lewici, poświęćcie się teraz i poświęćcie świątynię Pana Boga waszych ojców i usuńcie nieczystość z miejsca świętego. Czyli w miejscu świętym była nieczystość w świątyni. tak? To było zaniedbanie poprzednich władców, że oni uprawiali po prostu bałwochwalstwo i, i mogły być tam naczynia, które na przykład były poświęcane innym bogom. 16. Tak? 16 werset, ten sam rozdział 29. Kapłani weszli do wnętrza świątyni pańskiej celem oczyszczenia jej i wynieśli wszystkie nieczystości, jakie zastali w przybytku pańskim na dziedzinie świątyni. Stąd zaś zabierali to lewici, aby wynieść to precz do potoku kidron. ta, ta historia, ten epizod. Bardzo wyraźnie pokazuje, że Bóg jest w stanie, świątynia, świątynia to był dom Boży. W Nowym Testamencie my jesteśmy świątynią. Tak więc, jeżeli będziemy traktowali to w odniesieniu do naszego życia, to od razu zauważymy, że jest w Bogu siła na to, mądrość. I strategia, i możliwości, żeby całkowicie oczyścić nasze życie, całkowicie oczyścić naszą świątynię, nasze ciało, tak? Z tych rzeczy, które są nieczyste. To mogą być myśli o kimś, to mogą być słowa, które wypowiadamy. Niektórzy ludzie nawet potrafią mówić, jak nikogo nie ma dookoła. To, to nie wiem dlaczego tak jest, ale dalej oni wypowiadają często złe rzeczy też. Tak? To potrafi być też podejście niewłaściwe. To potrafi być gorycz, która jest w nas. Bóg też traktuje to wszystko w kategorii nieczystości i chce i przez to słowo też pokazać nam przez swoje słowo Bóg chce pokazać nam jak ważne to jest dla niego, żeby w świątyni był porządek, żeby było czysto. Następnie 17. Zaczęli oczyszczenie w pierwszym dniu pierwszego miesiąca, a w ósmym dniu tego miesiąca doszli do przedsionka Pana. Świątynię Pańską poświęcali przez osiem dni, a w szesnastym dniu pierwszego miesiąca zakończyli. Czyli zobaczcie, że to trwało jakiś czas. To trwało jakiś czas i często ludzie zastanawiają się, no tak, ale ile, ile, ile ja będę czasu poświęcał na to, żeby oczyścić moje życie? Zobacz, że niedługo. Niedużo czasu jest potrzebne na to, żeby oczyścić życie. Oni nie robili tam generalnego remontu przez półtora roku. Oni zrobili to przez 16 dni. Świątynię, oczyścili świątynię, która była zanieczyszczona przez wiele, wiele lat. Zajęło to tylko 16 dni. I kto to robił? To robili kapłani. A kapłan, powiedzmy, odnosząc to do dzisiejszych realiów, ja i ty jesteśmy kapłanami, tak? Ja i ty zarządzamy naszą świątynią, czyli naszym życiem, i to my mamy odpowiedzialność za to, żeby je oczyścić. I, i Bóg. Wiecie Bóg, Bóg jest Bogiem cudów. On może naprawdę świątynię oczyścić bardzo szybko. Jak za czasów pana Jezusa, kiedy w świątyni uprawiano handel, to pan Jezus bardzo szybko oczyścił świątynię z, z, z tych ludzi, którzy tam się parali tym handlem. Jemu to nie zajęło miesięcy. On to zrobił podejrzewam. W pół godziny, biorąc pod uwagę jak, nie będziemy teraz do tego fragmentu szli, ale znamy go, biorąc pod uwagę to, jak, 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 jak krótko o tym Biblia mówi. Czyli nie pozwólmy się też okłamać, że oczyszczanie, oczyszczanie naszego życia będzie trwało nie wiadomo ile czasu. Wiadomo, że na każdym poziomie. Wraz z tym, jak będziemy dojrzewać, Bóg będzie nam pokazywał nowe rzeczy, które będą w jakiś sposób przeszkadzały Duchowi Świętemu w komunikacji z nami, ale wtedy już nie będziemy musieli robić takiego gruntownego czyszczenia. Tak? Nie będziemy musieli wtedy już tak wiele czasu poświęcać na to. Ja mówię tu o takich rzeczach typu grzech i, i, i jakieś wiecie, że mamy zmaganie z myślami, albo jesteśmy nastawieni na kogoś. Inne, na inne rzeczy przyjdzie czas, ale będziemy już wtedy bardziej dorośli, będziemy wtedy bardziej wierzyć Bogu i Duch Święty też będzie wiedział, że będzie nam zależało na tym, żeby szybciej to jeszcze zrobić, szybciej to jeszcze zrobić, tak? Bo. Sprzątanie nie powinno trwać długo. Dlatego, Dlaczego? Dlatego, że i, i, i teraz już przejdziemy płynnie dalej. W momencie, kiedy Asa już usunął te ołtarze, to w czwartym rozdziale jest napisane: y, Usunął ze wszystkich miast judzkich świątynki na wzgórzach i ołtarze do kadzenia. Pod jego władzą królestwo miało spokój. Widzicie, sekwencja jest taka, że kiedy my usuniemy niewłaściwe z naszego życia, nagle spokój przychodzi. Nagle ludzie mówią: No tak, coś się stało, ktoś się o mnie pomodlił, coś się stało, ktoś coś sprzątnął, czuję się spokojny. Dzisiaj spokój jest na wagę złota albo i więcej. Jest więcej warty, bo na pewno są ludzie, którzy by próbowali zapłacić za spokój, co, co, co nie jest wykonalne. Ale ten spokój, ten pokój, który my mamy od Boga, to jest taki pokój nie jak my znamy, nie jak świat zna, to jest Jego pokój. I warunkiem tego, żeby ten pokój mieszkał w nas, jest właśnie to, że musimy zrobić sobie porządek z, z, z tymi rzeczami, które zakłócały albo przeszkadzały Bogu. Żeby mógł do nas mówić, żeby mógł się do nas zbliżyć. Dlaczego przeszkadzał? Bo on nie toleruje grzechu, on nie toleruje nieczystości. I, I wiecie, nie da się z nim wynegocjować, że trochę będę nieczysty, ale ty do mnie mów: nie, my musimy wiedzieć, że jesteśmy święci, że jesteśmy uświęcani, tak? My mamy mieć szatę czystą, prawda? Białą. I o tym też Biblia mówi. Kiedy w kiedy kapłan stał przed Bogiem i, i wiecie, diabeł go flekował, i, i, i Bóg powiedział do anioła: Załóżcie mu czystą szatę. Załóżcie mu czystą szatę. My musimy mieć świadomość tego, że my jesteśmy czyści przed Bogiem. I potrzebujemy się nie zanieczyszczać. Dodatkowo jeszcze, i dużo rzeczy nas może zanieczyszczać. Wystarczy, jak chcesz wiedzieć, czy cię coś zanieczyszcza, właśnie wtedy, kiedy zaczynasz tracić pokój. Naoglądasz się różnych rzeczy albo będziesz słuchać różnych rzeczy i nagle zaczyna ci coś takiego dziać, że czujesz dyskomfort, czujesz ten brak pokoju. Piąty, ro, piąty werset. Następnie pobudował w judzie twierdzę, gdyż w kraju panował spokój. Zobaczcie, znowu spokój, tylko że teraz już Asa zaczął budować. Zaczął budować. Kiedy zaczynasz budować z Bogiem? Kiedy usuniesz gruzy, kiedy usuniesz świątynki, kiedy usuniesz grzech. Tak, taki wiecie, że no, nie wiem, ktoś się musi codziennie napić. Nie musi to to jest grzech, bo to jest nauk, to jest uzależnienie, tak? I, i, a potem ta osoba mówi, no Bóg do mnie nie mówi, no bo, no bo dlaczego ma mówić i pokazywać ci, że ty grzesząc, grzesząc, jesteś w dobrym miejscu, a już na pewno jesteś w takiej pozycji, żeby do ciebie mówić. No Bóg tak nie postępuje. On nie będzie nas przyzwyczajał. To my się musimy przyzwyczaić, my się musimy przyzwyczaić do tego, że wiecie, Bóg ma pewne zasady. I On nie przestąpi ich, nie złamie ich. I jeżeli mówi, że, że bądźcie czyści, stań na nogi, żebym do Ciebie mówił, przepasz się, żebym do Ciebie mówił, to Bóg chce, żebyśmy byli czyści, żebyśmy byli trzeźwi w tym momencie. Dalej piąty kontynuujemy. Czyli w kraju panował spokój. Nikt z nim nie prowadził wojny w tych latach, gdyż pan użyczył mu pokoju. Widzicie, boża reakcja na to, że my wyrzucimy pewne rzeczy z naszego życia, jest właśnie dokładnie taka. Bóg użycza ci pokoju, tak? Bóg daje Ci pokój, Bóg daje Ci możliwości do rozwoju, do budowania. Dalej, sześć. Potem rzekł do Judejczyków: Rozbudujmy te miasta, otoczmy je murami i basztami, opatrzmy w bramy i zawory, dopóki ziemia jest jeszcze nasza. Widzisz, w, w, w Bogu możesz się zatrzymać na pewnym etapie, ale. Ta historia pokazuje, że Bóg chce zrobić następny krok, czyli jeżeli już coś zbudowaliśmy, na przykład umiemy się z Bogiem komunikować, to też jest to, co my budujemy. Tak? Na przykład budujemy relacje z Nim przez modlitwę, przez post, przez słowo, przez sianie też. Pokazujemy Bogu, zależy nam na Tobie, Boże, zależy mi. Ufam Ci, wierzę Ci. Nie pokładam nadziei w lokacie, pokładam nadzieję w Tobie. Budujesz relacje i Bóg mówi: "OK, zbudowałeś sobie jakąś platformę, na której już się umiesz poruszać, więc teraz dam Ci możliwości jeszcze większe, czyli możesz to rozbudować. Jak ktoś budował dom i mógł, to, to stanął przed wyborem, czy wybrać taki plan, który jakby zamyka się sam w sobie, czy wybrać taki plan, że ewentualnie kiedyś On daje ci możliwości rozbudowy. To to jest właśnie to, że widzisz, Bóg jest taki progresywny, On jest rozwojowy. Następnie co król mówi? Ponieważ szukaliśmy Pana Boga naszego, więc i On poszukał nas i zapewnił nam spokój ze wszystkich stron. Widzisz, Bóg jest uczciwy my przychodzimy do niego on przychodzi do nas tak my szukamy boga bóg szuka nas oczywiście bóg wiecie przeszukuje ziemię patrzy na każdego kto co robi jak postępuje i tak dalej czasami się sam z siebie z kimś spotka na, nazwijmy to prywatnej stopie, Paweł, apostoł Paweł, zanim był apostołem Pawłem, on Boga nie szukał, to Bóg go znalazł. Ale nie chcemy, żebyśmy się w ten sposób z Bogiem spotykali, tak jak się wtedy apostoł Paweł spotkał, bo on był w bardzo złym miejscu. I chwała Bogu, to wszystko się obróciło ku dobremu, ale mówimy tu, mówimy tu o chrześcijańskim życiu już, czyli jesteśmy po drugiej stronie. Tak? I zobaczcie, że on, on to rozumiał, ponieważ my szukaliśmy Boga, On szukał nas też i dał nam ten pokój. To jest właśnie to, kiedy Bóg przychodzi do Twojego życia, a przyjdzie wtedy, jak nie będzie w Nim ołtarzy. I każda, każdy pagórę, każde kluczowe miejsce życia zajęte przez coś, jakiegoś Bożka, Bożkiem może być wszystko. Jedzenie może być Bożkiem, muzyka może być Bożkiem, nadmierne zainteresowanie się czymkolwiek mówię o nadmiernym zainteresowaniu, nie mówię o zdrowej pasji, o zdrowym hobby, o marzeniu. Nadmierne, chorobliwe zainteresowanie jakimś tematem, to jest Bożek. Dlaczego Bożek? Bo on pochłania naszą uwagę, on odwraca nasze oczy od Boga, od Słowa, od prawdy. I król znał te zasady, i, i, i przytoczył je, tak? I co powiedział? I on nas poszukał, i zapewnił nam spokój ze wszystkich stron. Biblia też mówi na przykład o Dawidzie, że Bóg dał mu wytchnienie od wszystkich wrogów. Dawid dużo walczył, ale szukał Boga, więc w końcu miał to wytchnienie. Dalej idziemy. 6, w, 7. W, 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 Miał za z Judy Wojska Zbrojnego w tarczej Dzidy 300 tysięcy, z Beniamina zbrojnego w Puklerze i Łuki 280 tysięcy samych dzielnych wojowników. W tym czasie ten król wykorzystał bardzo dobrze ten sezon, żeby zbudować taką armię. Tu nie jest napisane, że, jemu ich, że, że przyszedł święty Mikołaj do Asy i mu dał pół miliona y, y, wojska. On zadbał o to, żeby się wzmocnić. I widzicie, kiedy zadbał o to, kiedy był pokój, kiedy przychodzi pokój do naszego życia, to Bóg, to to też znaczy taką rzecz. Daję Ci ten pokój, żebyś dobrze wykorzystał czas, na który ci ten pokój dałem, bo nie wiesz, co będzie za chwilę. I my, czasami zdarza się, że ludzie mają taką tendencję, że kiedy. Nagle już wiecie, nic nas nie uwiera, nic nam nie dokucza, wstajesz rano, jak skowronek, wszystko jest wspaniale. Już nie masz presji, już nie masz ciśnienia, już nie myślisz, że jesteś najbrzydszy, najgorszy, że nie umiesz, już nie masz tego zmagania. Może pojawić się coś takiego, że zaczniemy odpuszczać temat, że zaczniemy mniej czytać słowa, mniej się mylę. Dlaczego? No, bo przecież jest dobrze, to po co mam to robić? I widzicie, Asa tego nie zrobił, on się dobrze przygotował. W czas tego pokoju on mógł siąść, mógł wyprawiać uczty dla książąt, dla rodów i tak dalej. Nie zrobił tego. Tu jest napisane, że on miał już to wojsko, czyli bardzo dobrze wykorzystał ten czas. I co się stało? I przeciwko nim wyruszył jakiś zerach, kuszyta z wojskiem liczącym milion. Czyli można by powiedzieć, no tak, no nie wykorzystałem dobrze pokoju, wykorzystał bardzo dobrze czas, który miał, wykorzystał go bardzo dobrze, umiał. Po pierwsze, usunął rzeczy, które przeszkadzały Bogu. Po drugie, miał Boży plan na to, jak zbudować, jak umocnić. On tu co chwilę coś przez te kilka wcześniejszych wersetów. Umacniał, bramy wstawiał, tak zawory, mury, rozbudowywał te miasta, tak, czyli a był pokój, a był pokój, ale był mądry. Dlaczego był mądry? Bo Bóg mógł do niego mówić, bo był pokój, bo bóstwa, bożki i tak dalej, grzech nie odwracał jego uwagi. To jest właśnie to, co nas rozprasza. Przychodzi pokój, a potem coś się dzieje i zobaczcie, że on, jego nie zaskoczyło to w ogóle. Dlaczego? Bo dalej miał pokój. On dalej miał pokój. Jest napisane w dziewiątym, że wyruszył przeciwko niemu, w dziesiątym jest napisane, że Asa zawołał do pana. Panie, oprócz ciebie nie ma takiego, kto by nam mógł pomóc w walce między silnym a bezsilnym. Pomóż nam, Panie Boże, nasz, bo na tobie się oparliśmy i w imieniu Twoim wyruszyliśmy przeciwko tej gromadzie. Widzicie, on miał. On dostał od Boga po prostu całą instrukcję na to, co ma zrobić z krajem. On dostał od Boga jeden człowiek. Wiadomo, że wykorzystał cały potencjał, który był do, do, do wtedy dostępny dla niego, ale on miał pomysł. On wiedział, co ja muszę zrobić, żeby rozmawiać z Bogiem, żeby móc zbudować coś mocnego, bo nie wiem kiedy coś się stanie. W piątym. Piątym, tak, w piątym rozdziale, w piątym wersecie jest napisane, że nikt z nim nie prowadził wojny w tych latach, gdyż Pan użyczył mu pokoju, a w szóstym jest już napisane. Zbudujmy, opatrzmy bar, baszty, mury i zawory, dopóki ziemia jest jeszcze nasza. Czyli on wiedział, że tak może nie być zawsze. Ale kiedy przyszła rzecz, czyli czytaj milionowa armia mu stanęła pod tymi murami, które budował, to on wiedział, że wygra, bo był idealnie przygotowany, był świetnie przygotowany i widzicie, on nie, nie jakby Biblia pokazuje te liczby po co, żebyśmy zobaczyli właśnie taki kontrast, że diabeł też się wtedy mógł przygotować. Tak? Diabeł też się mógł wtedy przygotować. Wymyślił sobie, że przyszykuje większą armię, ale jego to nie, nie zbiło z tropu. Tu nie ma napisane, że wtedy Asa się zmartwił izlong, i zląkł, i nie wiadomo co. Nie. On, on po prostu wyruszyliśmy przeciwko tej gromadzie, Panie, na Twoje słowo. W Twoim imieniu wyruszyliśmy. Czyli on wiedział, że ma z Bogiem przymierze, czemu miał to przymierze, bo kraj był czysty. Dlatego miał przymierze z Bogiem, tak? Więc jeżeli chcemy myśleć o tym, jeżeli zaczniemy myśleć o tym, żeby coś budować, to musimy najlepiej zrobić tak, jak zrobił ten król: usunąć to, co wiemy, że Bogu przeszkadza, zachowywać się, czyli tak, inaczej, czynić to, co dobre, usunąć te wszystkie rzeczy, które są bałwochwalcze w naszym życiu, szanować hierarchię, bo zobaczcie, on szanował Boga. I on był szanowany przez tych ludzi, bo tu nie ma miejsca, nie jest napisane, że oni z nim walczyli, mówili mu, teraz zrobimy to, nie. On wydawał, wiecie, dyspozycję i to było wszystko robione. Tak był królem, więc wiedział też kim jestem. Potem możesz budować, potem możesz rozbudować, potem możesz zarządzać. On to miał armię do dyspozycji, zarządzał nią budowami, zarządzał, tak, usuwaniem świątynek, zarządzał. Był w gotowości, był. Dlaczego? Bo zgromadził sobie armię, pobudował mury i wiedział, co się będzie działo i, i co na koniec i ufał Bogu. I to jest właśnie to, że kiedy masz ten pokój Boży, to jesteś w stanie mu ufać bez względu na, na cokolwiek, co się dzieje wokół twojego życia, tak? Czy, czy będzie sytuacja taka, czy krach na giełdzie, czy cokolwiek, czy wiesz, czy stal zdrożeje wie, obojętnie, czy paliwo rozumiesz? Masz pokój, w ogóle jakby nie interesuje cię to. Nie przejmujesz się tym. Dlaczego? Bo masz pokój. Bo zrobiłeś, bo, bo budujesz swoje życie według Bożego Wzorca. Więc chcę na koniec zachęcić, że jeżeli zależy Ci na tym, żeby coś zacząć budować w swoim życiu. To studiuj sobie takie słowo: studiuj sobie to, jak, 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 jak Bóg pokazywał ludziom, jak budować, i będziesz mieć efekty, będziesz mieć bardzo szybko efekty, bo czas też przyspieszał, więc my też potrafimy przyspieszyć. I, I Bóg będzie z Tobą, i będziesz miał pokój Boży, i Bóg będzie Ci sprzyjał, i obojętnie, co stanie, bo może coś stanąć u progu domu, czy miasta, czy kraju, to będziesz miał pokój i i stanie się dokładnie to, co się stało w jedenastym wersecie, czyli Pan pobił wtedy kuszytów wobec Asy, i wobec Judejczyków, i kuszyci zaczęli uciekać, dlatego, że zrobili miejsce dla Boga. To Bóg wziął ich w obronę wszystkich. I na tym chciałbym skończyć. Życzę Wam dobrego wieczoru. Pozdrawiam.